Witam po przerwie. Moim gościem jest Ryszard Grzesiuła, wiceprezes Stowarzyszenia Dekretowiec. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się pięknie. Dziękuję za wizytę w studiu. Proszę mi powiedzieć, jak pan ocenia pracę Komisji Weryfikacyjnej? Czy to jest pana zdaniem pożyteczne działanie, czy też takie polityczne bicie piany? Proszę panią, tu są dwa aspekty działalności. Komisja Weryfikacyjna niech sobie łapie tych złodziei i tych malwersantów i wszystkich kombinatorów i co do tego każdy Polak jest zgodny z taką opinią. Mamy doświadczenia z tych afer, co robili. Ja miałem też doświadczenie. Do mnie też zwrócono się poprzez trzecie osoby, czy nie sprzedałbym roszczeń do nieruchomości warszawskiej. Natomiast jeżeli komisja weryfikacyjna zaczyna się bawić w proces legislacyjny i tworzy prawo, to niech ona zostawi tę działkę, jeśli chodzi o tworzenie prawa, bo to wychodzą rzeczy, od których włos staje na głowie. I Sejm właśnie kończy pracę nad nowelizacją ustawy, reprywatyzacyjnej, która wprowadza dość duże uprawnienia dla komisji. Komisja będzie mogła przymusowo doprowadzić kogoś przed swoje oblicze, dostanie prawo do karania wysokimi grzywnami. Tak. Podobają się panu te rozwiązania? To jest jeszcze nic, bo to nie narusza konstytucji. Ale ta nowelizacja szeregu zapisów narusza w ten sposób konstytucję polską oraz prawo wspólnotowe, że one nie mogą uzyskać akceptacji ani w Polsce, ani w Brukseli, ani w Strasburgu, ani w Luksemburgu. Co jest takiego skandalicznego? Proszę panią, to można było dużo mówić i trzeba by było trzy takie programy jak pani, ale... Skupmy się na najważniejszym. Ale już pani mówię. Ta nowelizacja zawiera taki artykuł 26. Mówi, że w razie wszczęcia postępowania przez komisję ulegają zawieszeniu wszystkie postępowania, jakie prowadzono, czy jakie prowadzi się w tej sprawie. Od postępowań prowadzonych przez organy administracji, przez sąd administracyjny, a także zawiesza się sprawy w Sądzie Najwyższym. To jest komisja, Sąd Najwyższy, jest taka dysproporcja rangi tych organów, że tu nawet, jak można zawiesić, komisja jakaś powołana zawiesza postępowania przed Sądem Najwyższym. Czyli zamiast pomóc, może zaszkodzić w tych procesach, gdzie właściciele się ubiegają o odzyskanie swoich nieruchomości. Teraz następny artykuł 26a. W razie eksmisji sądowej, czyli sąd musi wydać nakaz eksmisyjny dla jakiegoś uciążliwego lokatora, co było, jest i będzie. Komisja występuje o zawieszenie. I nakaz sądowy, wyrok sądowy się nie liczy. Przecież to się deprecjonuje w ogóle sąd jako taki. Na przykład artykuł 29 uchyla użytkowanie wieczyste. Chcę pani powiedzieć, że użytkowanie wieczyste może uchylić tylko sąd w procesie cywilnym. Wygląda na to, że już nie. Że będzie mogła to zrobić komisja. Przecież to jest sprzeczne z konstytucją. Poza tym uchyla przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. To samo. Albo jest taki jest taki artykuł 30. Komisja uchyla decyzję, jeżeli w postępowaniu administracyjnym nie ustalono, czy właściciel posiadał tą nieruchomość, czy nie posiadał, czy użytkował ją, czy nie.
No i jak to sprawdzić, proszę panią, jak w 1948 czy 1949 roku, w 1948 właściciel składał wniosek dekretowy, to mu przyjmowano ten wniosek dekretowy i w porządku, nikt tego nie sprawdzał, bo właściciel jak użytkował swoją nieruchomość, to wiadomo, że tam był i użytkował. Ale teraz, w dzisiejszych czasach, na dzień dzisiejszy, jak pani to sprawdzi? W aktach tego nie ma. Odrębnego protokołu, czy jakiegoś innego działania uwidocznionego w aktach, że ustalono, że właściciel był w posiadaniu tej nieruchomości. Jeżeli nie ma w aktach coś takiego, to komisja uchyla ustanowienie użytkowania wieczystego. Przecież to jest jakiś absurd, wie pani, ja wiem. Jeszcze jakieś mankamenty? Jest masę. Artykuł 37c. Komisja wydaje uchwałę. Na przykład stwierdza, że pewne postępowania były prowadzone niezbyt prawidłowo. Jakieś tam usterki są prawne i tak dalej. No to ta uchwała o stwierdzeniu nieprawidłowości nie podlega żadnemu zaskarżeniu. Podczas gdy wiadomo, że w Polsce wszystkie postępowania są dwuinstancyjne. O tym stanowi konstytucja. I nie można. W sądach jest druga instancja, w postępowaniu administracyjnym to samo, ale komisji nie. Ale może to ma skrócić czas postępowania właśnie? Proszę panią, ale to jest sprzeczne i z prawem europejskim, i z prawem krajowym. Jeżeli byśmy się zatrzymali tylko przy tym punkcie, to gdzie przecież jest artykuł 7? Wszystkie organy w Polsce muszą działać na podstawie i w granicach prawa. Gdzie tu jest działanie? Albo artykuł 8. Konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce, a to jest sprzeczne z konstytucją. No ale wszystko wskazuje na to, że ten projekt zostanie jednak uchwalony. No już został uchwalony. Senat wniósł poprawki. Trzy poprawki i odesłał do Sejmu. Jutro będzie głosowane. Tak, Sejm to na pewno przyjmie i pójdzie do prezydenta. I tak się zastanawiamy w dekretowcu, czy wobec takich mankamentów występować do prezydenta, żeby nie podpisał, czy nie występować. Nie wiem, czy to w ogóle coś da, coś przyniesie. No bo to jest walka z wiatrakami. No, proszę panią, tu można wymieniać jeszcze cały szereg takich mankamentów. Na przykład od decyzji wydanej przez komisję, artykuł 39a to stanowi, nie przysługuje stronie, czyli osobie zainteresowanej. Stronie nie przysługuje żadne odwołanie. I tu znowu wracamy do poprzednich. No jak to nie można się odwołać od komisji? A co to jest? Areopag niebieski? Wie pani, większe uprawnienia niż Sąd Najwyższy? Od komisji nie ma żadnego, strona nie ma żadnego odwołania? To jest jakiś absurd. I oczywiście też sprzeczne z komisją. A czy państwo jako stowarzyszenie braliście udział w pracach nad projektem? Znaczy, czy byliście proszeni o przygotowanie nie opinii? Byliśmy. O sporządzenie? A dlaczego sami nie, z siebie nie złożyliście takiej opinii? To nie takie proste? Nie, proszę panią. Nikt nas nie poprosił. Osobiście zawiozłem pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości, wnosząc, żeby pan wiceminister Jaki przyjął naszą delegację w celu omówienia wszystkich. Dekret Bieruta jest dość prymitywnie skonstruowany pod względem prawnym i ma takie różne niedopowiedzenia, nad którym, muszę pani powiedzieć, że są rozbieżności między wyrokami Sądu Najwyższego a wyrokami wydanymi przez Naczelny Sąd Administracyjny, rozbieżności orzecznicze. I chcieliśmy z panem ministrem Jakim omówić te sprawy, żeby nie błądził. To nawet się nie odezwał. Jeżeli chodzi o
Te działania to żeśmy tak na rybkę złożyli pismo z naszymi uwagami. To samo. Nikt nas nie poprosił, nic z nami nie konsultował. I tak się tworzy w Polsce prawo. No jeżeli stronę pozbawia się jakichkolwiek uprawnień, zamyka się w stronie drogę sądową, zamyka się wnoszenia odwołania, no to jest już tak rażąco sprzeczne z polską konstytucją, bo konstytucja mówi, że każdy ma prawo, artykuł 45, każdy ma prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez niezawisły i tak dalej sąd. Ale artykuł 77 ustęp 2 konstytucji mówi, żadna ustawa nie może zamykać drogi obywatelowi do sądu o rozpatrzenia jego sprawy. Jak widać może. Jak widać może. Proszę mi powiedzieć jeszcze już tak na koniec, czy państwo wejście w życie tych przepisów może dla państwa spowodować jakieś negatywne skutki? Oczywiście. Na przykład? Proszę panią. Zostało złożonych 17 tysięcy wniosków roszczeniowych. Z tego zostało załatwionych 4100. Czyli około 13 tysięcy ludzi nabyło ekspektatywę. To jest instytucja prawa cywilnego. Dziedziczona jest i może być przejęta w drodze spadkobrania. Która to jest przyrzeczenie ustanowienia na rzecz danej osoby prawa rzeczowego. Prawa do nieruchomości, która na podstawie tego, że złożył wniosek dekretowy, a teraz wniosek roszczeniowy. I oni posiadają ekspektatywę. Ekspektatywa jest uznawana jako prawo własności, zarówno przez sądy polskie, Sąd Najwyższy, jak i prawo międzynarodowe. Sąd w Strasburgu w wielu wyrokach, mamy te wyroki, wydał orzeczenia, że ekspektatywa jest traktowana jako prawo własności i jest tak oceniana. I teraz ta ustawa, jak wyjdzie, ta nowelizacja, pozbawia tych ludzi, to jest ponad 10 tysięcy tych, którzy mają ekspektatywę. W tych 10 tysiącach to jest 4 tysiące właścicieli willi, które były wybudowane w okresie dwudziestolecia międzywojennego, którym minister Jaki mówi, że nie zwraca się nic. Nic się nie zwraca w naturze, tylko można zabrać. Ta nowelizacja ma brak, tylko jeden brak ma. Tutaj jest brak takiego przepisu, że byłym właścicielom komisja zaleca sądom wymierzanie wyroków dożywotniego więzienia. Oj, mam nadzieję, że aż taki czarny scenariusz się nie sprawdzi. Życzę dużo wytrwałości. Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim gościem był Ryszard Grzesiuk, wiceprezes Stowarzyszenia Dekretowiec, a ja zapraszam po przerwie.